Było mowy o pomocy, troszeczkę zaspał Ayers. Tak, wydawało się, że będzie, no, będzie miał kłopot, teraz ładnie faula! Pięknie, tak. Ależ dograł mu Ayers i właśnie to rolowanie do kosza potrafi wykonać Nana Foulat. Wracając do Waltona, wydawało się, że już do tego zespołu James Washington, ale ostatecznie nie przyjdzie były zawodnik startu Jan Wilu. Dan jeszcze raz tymczasem, Foulat, nikt tam niego nie zostawia. No, właśnie, ciekawe, bo przecież bydgoszczanie raczej pamiętają o tym, aby tutaj... Edlock ładnie ograł Nowakowskiego, ale nie trafił! Foulat ponownie, no niesamowicie, niezastawiany też gra to, o czym mówiliśmy. Nowakowski. Ale właśnie Marcin ma taką tendencję, że zatrzymuje się właściwie za każdym razem. O, ależ podanie Kolendy i Foulat kolejny wsad. Tak, bez obrony tym razem świetnie to wykorzystał Kolenda. Dostawał nagrody za to. Teraz dobra zasłona Foulanda i rozpędzony środkowy. Doskonale dogrywa Łukasz Kolenda. Błędy w obronie tutaj Astorii, tak ty można rozgrywać tej akcji dwójkowej. Jeszcze Kolenda. Tutaj zbyt troszczy, pamiętają na pewno jego długie ramiona. A jeszcze jedno dogranie, ale tutaj... Świetnie uruchamiają dzisiaj swojego centra zawodnicy z Sopotu. 17 punktów. No, ryzykownie zostaje na boisku. Nie ma ataków w drużynie Astorii w ogóle. A tu tymczasem Foulat z góry. Z faulem Kempa jest za szybki przy tych akcjach dwójkowych, a kiedy to jest zagrane w pasie bocznym, skąd ma iść pomoc? Tutaj Chyliński się niby przesuwa, ale nie ma szans, żeby to dobrze zrobić. Oczywiście tutaj w takich akcjach Kempa.